Rzeczy. Każdy z nas je gromadzi, niektórzy więcej, niektórzy mniej. Zastanawialiście się dlaczego? Niektóre z takich rzeczy mają dla nas dodatkowo wartość sentymentalną, są lubiane, ba, nawet bardzo ważne i nie oddalibyśmy ich nikomu, ale czy na pewno? Po co w ogóle zbieramy i gromadzimy? Dlaczego martwym przedmiotom nadajemy emocjonalny ładunek, tworzymy z nimi więź, a nawet czasem uznajemy, że posiadają one duszę właściciela? Dzisiejszy odcinek opiera się na wynikach kilku badań psychologicznych, do których linki zamieszczamy w opisie filmiku. Jeśli temat Was zaciekawił, zachęcamy do ich przeklikania. Zacznijmy od tego, dlaczego gromadzimy rzeczy. Jest kilka teorii na ten temat. Już w roku 1890 filozof i psycholog William James zauważył, że nasze ja, nasza osobowość, to nie tylko ciało i świadomość. Według niego ja oznacza wszystko, co nas dotyczy i to nie tylko w sferze duchowej, jak rodzina, relacje międzyludzkie, ale także w sferze materialnej, czyli właśnie przedmioty, którymi się otaczamy. Przedmioty także nas określają i decydują o naszym zachowaniu, dlatego właśnie gromadzimy je, uważamy za swoje i przypisujemy im emocjonalny ładunek. Prosty przykład, inaczej będziemy się zachowywać, jeśli będziemy posiadaczami domu na wsi wraz z inwentarzem, a inaczej małego mieszkanka w mieście. Nasze cztery ściany będą określać, wpływać na nasz sposób zachowania, planowania przyszłości, a nawet myślenia. No dobrze, to jednak nie wyjaśnia tego, że na przykład kubek, który kupimy w sklepie za rogiem, jest dla nas mniej warty niż taki sam kubek, który na przykład dostaniemy od swojej mamy. Czy aby na pewno? Kubek od mamy potraktujemy inaczej, wiedząc, że został on nam dany od osoby, która dla nas wiele znaczy, wiedząc, uznając podświadomie, że jest on jej częścią, że został nacechowany pewnymi emocjami naszego rodzica. Innymi słowy, ten kubek jest częścią ja naszej mamy. Oba kubki są takie same. Jednemu przypisujemy jednak pewne pozytywne cechy, pewną wartość sentymentalną, dlatego że otrzymamy go od mamy. Zjawisko to jest nam znane z własnych doświadczeń, jednak czy wiedzieliście, że działa ono także w drugą stronę? Według badań opublikowanych w 2016 roku przez Olgę Stawrową, bardzo źle, wręcz z odrazą potraktujemy rzeczy, które były własnością złych ludzi. Trudno będzie nam założyć sweter seryjnego mordercy czy nazistowską czapkę. Co ciekawe, tak samo jak różnie rozumiane jest dobro i zło, tak samo rzeczy pewnej osoby mogą być postrzegane pozytywnie, jak i negatywnie przez różne osoby. Wszystko zależy, jakimi emocjami te osoby darzą właściciela danej rzeczy. Wyjaśniliśmy związek między rzeczami a naszym ja oraz opisaliśmy emocjonalną więź, którą ludzie przywiązują do rzeczy martwych. Czas więc zatem na wyjaśnienie, dlaczego w ogóle otaczamy się rzeczami. Nim jednak o tym powiem, cóż, odrobina autoreklamy. Zachęcam do subskrypcji tego kanału oraz obejrzenia innych filmów. Zaręczam, że wiele z nich jest równie ciekawych jak ten, który właśnie oglądasz. Wracając do tematu. Istnieje teoria opracowana przez zespół Donalda Winnicotta pod koniec XIX wieku, że ludzie otaczają się przedmiotami, budując w ten sposób barierę, emocjonalną fortecę, w której czują się bezpieczni. Nie chodzi tu o budowanie prawdziwych zapór ze wspomnianych już kubków podarowanych nam przez mamę. Nie. Według Winnicotta człowiek, już jako niemowlę, które zyskuje samoświadomość, jest w stanie zaakceptować swój kocyk czy inną przytulankę w zastępstwie matki, by poczuć się bezpiecznie. Hipoteza ta znalazła swoje potwierdzenie w wielu badaniach, np. tych z 2017 roku wykonanych przez Naomi Mandel. Dowodzi ona, że poprzez kupowanie rzeczy możemy poprawić swoje samopoczucie. Gromadzimy więc po to, by poczuć się lepiej, bezpieczniej. Zaobserwowano nawet, że osoby, które nie czują się pewnie w otaczającym świecie, mają depresję czy przeżyły traumę, mają zwiększone tendencje do gromadzenia i antropomorfizacji rzeczy nieożywionych. Innymi słowy, nadają przedmiotom cechy ludzkie. Co więcej, istnieje nawet choroba psychiczna, obsesyjne gromadzenie różnych przedmiotów, a także traktowanie ich jak żywej istoty. No i nie mam tu na myśli nazywania przez niektórych mężczyzn swoich samochodów damskimi imionami, choć to też dobry przykład antropomorfizacji rzeczy martwych. I tu moglibyśmy skończyć, gdyż udało się odpowiedzieć na pytania postawione we wstępie. Jednak warto jeszcze opowiedzieć o spostrzeżeniu psychologa Nicka Niva, który twierdzi, że to ewolucja nas tak ukształtowała, byśmy wiązali się emocjonalnie z przedmiotami. Według niego brak rzeczy czyni nas bezbronnymi,
Dopiero posiadanie, a szczególnie posiadanie broni, narzędzi czy zapasów jedzenia daje nam poczucie bezpieczeństwa. Naturalnym jest więc, że dążymy do tego, by mieć coraz więcej wspomnianych rzeczy.